więc... Naprawdę... Po tej fajnej cutscence, gdzie pojawił się na nowo doktor Eggman, znowu musimy szukać jakichś zasranych pamiątek. Dobra, jestem z powrotem, moi drodzy. I lecimy teraz dalej. Pokupujmy sobie te umiejętności, w sensie odblokujmy umiejętności dla Sonika. Widmowy pęd. Na czym polega ten widmowy pęd? Co tu mamy? Trik powietrzny. Mamy też soniczne uderzenie. To by się nam na pewno przydało. Przytrzymaj L2 w powietrzu lub w trakcie combo. Szybkie kopnięcie. Aha! L2 w powietrzu lub w trakcie combo. Dobra. No to robimy. Dobre! Dobre są te nowe umiejętności. Widmowy pęd wleciał. Ładnie, kurde. Podoba mi się to. Dzikie uderzenie, szybki atak zygzakiem. Trik powietrzny. Właśnie wydaje mi się, że jeszcze chyba tutaj bym wziął. L1, R1 i co? Coś takiego to jest. Dobra, spoko. Fajne są te nowe naprawdę umiejętności. Podoba mi się, kurczę. Sonic Team naprawdę się postarał, jeżeli chodzi o te produkcje. No, możemy jeszcze to zdobyć sobie. To sobie odblokować z tych umiejek dla Sonika. Aha, czyli ja po prostu muszę tę gałką analogową w powietrzu manewrować, rozumiem. Atak na skokiem. O, no to prawie będziemy mieli wykokszonego tego Sonika. Okej, nie ma problemu. No, to jest akurat coś, czego się trochę spodziewałem, jeżeli chodzi o atak na skokiem. Ale przynajmniej wydaje mi się, że się z automatu zapisze to wszystko. Tak więc jestem chyba zadowolony z tego. Wiem, że to niby jest autosaving, ale no, wiecie, o co chodzi. Dobra, zapisane. Więc niestety Amy każe nam znowu zbierać te... jak to się mówi... No, potrzeba 6. Znowu te kurde jej zasrane, jak to się mówi, pamiątki. Wolałbym już ruszyć dalej z lokacją. Znaczy z lokacją, no dalej z gierką, no nie? Do następnej lokacji. No bo wy będziecie się w końcu naprawdę ze mnie śmiali, że ja trzecią sesję gniję w kro... Koko i Koko starszy. Znajdź Koko, przyprowadź je do Koko starszego, może on zwiększyć maksymalną prędkość Sonika i limit ringów. Idź do Koko starszego, by... dziękuję. Ja podziękuję za wizyty. Mi zależy bardziej na... Thank you.
Pęd mocy. Gdy Sonic pędzi z maksymalną liczbą ringów, może biec jeszcze szybciej, emitując niebieskie błyskawice. Gdy liczba ringów spadnie, wszystko powróci do normalnego pędu. Okej. Okay. Warto o tym wiedzieć. Bardzo dobrze. Fajna ciekawostka. Demon prędkości. O kurde. Jestem uznawany za demona prędkości? Prawie jak w Need for Speedzie. Już i tak więcej nie będziemy mogli mieć tych. To chociaż zobaczmy, czy na nowo się zrespawnowały te. Nie, one się nie zrespawnowały na nowo. Czyli wszystko po staremu. Znaczy po nowemu, o, może tak to powiem. Ej, bez kitu, teraz Sonic jest naprawdę szybki jak błyskawica. Ale ich teraz dojedziemy, zobaczcie na to. O, pamiątki po Amy. Dobra, przyznam szczerze, że mi się to podoba. Jestem zdumiony, zadowolony i można tak teraz, kurde, cisnąć z przeciwnikami. No i kolejna pamiątka. To ile nam ich jeszcze brakuje? Amy? Jednej. O kurde, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dawać mi do pamiątki. Gdzie jest ten pomarańczowy znacznik? Gdzie on jest? Tam? No to biegniemy. Jesteśmy Sonic, szybki jak błyskawica. Nic nas nie powstrzyma. Widzicie? Mówiłem, że damy radę. Teraz biegiem do Amy. I kwadracik. Jest! Pięknie! Maybe we should just let them wrap it up on their own. We have to see this through. We still haven't found Tails. We've been wrangling children and taking detours the whole way. Are you telling me you would leave behind someone in need? No, but I'm also worried about you. You can't help anyone if you're stuck in limbo. All right. Then hurry up and save me too, so we can find Tails. Sounds simple enough.
Znowu mam zbierać? No ile tym razem? Gdzie ta Amy jest? Naprawdę już nie możemy ruszyć dalej z grą? Ile? 6 znowu? Dobra, lecimy do, nie wiem, 1-1. Może nie 1-1. O, tu polecimy. Mamy to. Pierwsza pamiątka z 6 zebrana. Pozostaje nam już tylko 5. Druga jest gdzieś tu blisko, więc lecimy tam. O, tam jest chyba. Dobra, czekajcie. O. Mówiłem, że druga jest blisko. To teraz tak, skoro tu mamy drugą, jesteśmy tutaj, to musimy znaleźć też trzecią. Trzecia jest tutaj. Więc będziemy tak teraz teleportowali się z miejsca na miejsce. Przepraszam, że będzie to prawdopodobnie wycinane, ale no nie chcę, żebyście kurde ciągle widzieli jedno i to samo, no nie? O, tam możemy się dostać, tam do góry. Tu widzę, że u góry jest serduszko. Tutaj z jakiegoś powodu chyba nie chcę to wyskoczyć, w sensie nie chcę ta pamiątka po Amy wyskoczyć, więc lećmy wtedy tutaj do góry. Ja pierniczę, jaki to jest speed w tym momencie, to wy sobie nawet chyba z tego sprawy nie zdajecie, jak to jest, jak ten Sonic jest turbo szybki teraz, nie? Ile? 2. Jeszcze 2 pamiątki. Chyba, że to na dole są te pamiątki. O, tak to można było zrobić w sumie. Nie pomyślałbym. Nie, no nie pomyślałbym, że tak to można zrobić. To skoro tu już mamy z głowy, ale ta mapa brzydko wygląda teraz. W sensie brzydko przez te takie dziury, które pozostawiłem po sobie. No jestem niedobry jestem. Zamiast ładnie po sobie posprzątać, to burdel zostawiam. Ale to mniejsza. A, już straciłem swój super szybki pęd. Patrzcie na to, kurde. Już nie będziemy turbo szybcy. Ale przynajmniej, kurde, zdobyliśmy co trzeba.
Idziemy rozmawiać z Amy. Dawaj mnie, Amy, kurde. Kronos Island jest bardzo ładne. Pod wszystkimi względami, czy to soundtrackowo, czy graficznie. Czy ogólnie nawet poziomowo, ale no fajnie byłoby ruszyć dalej, nie? Zdawaj, Amy, co tam masz w zanadrzu dla mnie? Dawaj. They were reunited, right before the end. They're together now. You take a minute. I'm gonna keep moving. Amy tam załamana jest, że Coco umarły, w sensie ta parka, która była tutaj teraz, a ten mówi, odpocznij chwilę, już są razem. No nieźle, kurde, Sonic. O, możemy od razu porozmawiać? Nie gadajcie, że ja muszę z kimś teraz walczyć. Co jest? Coś tu się zbugowało? Wybaczcie, musiałem po prostu to zrobić. No coś, kurde, nie podobało mi się. Chcę z Amy porozmawiać. Hey, still thinking about the Coco? Yeah, and more. I'm not sure what happened, but I know what I saw. A love that transcended time. I believe in that power. When this is over, I want to share that love with the world. Even though it may take us far apart. I know you'll do great. I want to hear all about it when you come back. What's up, Amy? Look, wasn't this region locked off before? I think you can interact with it now. I think you can rotate some of them. Maybe they'll act like the other puzzle locks and show me the way to that Titan. It's worth a shot. All right, what's the right way to do this? Looks like there's a pattern on the ground.
Grobowa tajemnica. Pomiędzy licznymi nagrobkami znajdują się czarne nagrobki, które można obrócić. Najpierw obróć nagrobki przed tobą i zwróć je we właściwym kierunku. Za wskazówkę może posłużyć wzór na ziemi. Aha. Dobra. To robimy teraz tak. W ogóle tak jeszcze tylko szybko chcę napomknąć, że co do Amy, to troszeczkę zdziwiony jestem, bo Amy tak nagle wszystkimi się martwi, a ja tak chciałbym przypomnieć, że Amy była bardzo na Sonika zafiksowana i trochę jej nie rozpoznaje teraz. Nie żebym się chciał czepiać. Jak my to ułożyć mamy? Trochę z tym zachodu jest, nie będę tego ukrywał. Chyba tak każdy czarny nagrobek trzeba będzie obracać. Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem, kurde, jak rozwikłać tę zagadkę. Więc niestety z wielką przykrością muszę was poinformować, że tutaj będziemy kończyć tę sesję, bo no naprawdę nie wiem, nie będę tutaj wam owijał w bawełnę. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sesji z Sonika Frontiers, jak wam się ogólnie te poziomy podobają graficznie, soundtrackowo i tak dalej. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nagrywam to 30 listopada o godzinie 21:15 i życzę wam wesołych Mikołajek i tyle. Mam nadzieję, że następna sesja się pojawi już w tę sobotę, ewentualnie jutro, czyli w czwartek, ale zobaczymy. Nic nie chcę obiecywać, bo jutro już 1 grudnia jest, tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Wbijcie na moje socjalne, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli. A na Facebooku i grupie na Discord się integrujemy ze sobą, mówię wam co tam u mnie, jak tam moje żyćko i tak dalej, jak tam u mnie leci, czy planuję jakiegoś live'a, odcinka, czy cokolwiek się tam da i po prostu się ze sobą integrujemy.
Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!